Dzień dobry, nazywam się Anna Maria Zawadzka, pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, jestem psychologiem. Od wielu lat zajmuję się tematem dotyczącym materializmu nastolatków. I o tym chciałabym dzisiaj powiedzieć. Zatytułowałam to nasze spotkanie, ten wykład albo lekcję Będę szczęśliwy, jak będę bogaty. O tym, dlaczego nastolatki stają się materialistyczne. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Czym jest materializm? No bo to jest oczywiście ważne, jeżeli mówimy o tym, dlaczego nastolatki stają się materialistyczne. Materializm psychologii rozumie się jako przekonania, zaangażowanie konsumenckie i cele. Jakie? Chodzi o to, że nastolatek, który jest materialistyczny, pożąda kupowania, posiadania rzeczy materialnych, pożąda pieniędzy, aby te rzeczy kupować i pożąda w przyszłości takich zawodów, które pozwolą mu zarabiać tyle pieniędzy, żeby mógł kupować jak najwięcej i żeby mógł kupować, co chce. Przekonania dotyczą tego, że myśli, że centralną wartością w życiu jest bogactwo i wiąże z tym sukces swój w życiu i szczęście, czyli myśli, że jeżeli będzie bogaty, to będzie szczęśliwy. Oprócz tego mówi się o zaangażowaniu konsumenckim czyli w jakim kontekście. Chodzi o to, że nastolatek, który jest materialistyczny, myśli w taki sposób, że ważne są marki produktów, one dają mu wartość, one mają określone znaczenie. Chce być przede wszystkim modny i dąży do tego, żeby być modny poprzez te marki. Jest zawsze niezadowolony z tego, co kupi, czyli bez względu na to, ile by miał, to jest niezadowolony z zakupów i wreszcie jest zorientowany na to, żeby kupować. Tak jak już wcześniej mówiłam, to jest to zaangażowanie konsumenckie. Aspiracje i cele czego one dotyczą? W materializmie, i tym się różni materializm od braku materializmu, człowiek dąży do celów materialistycznych. Jakie to są cele? To jest przede wszystkim uważanie w życiu, że najważniejszy jest sukces finansowy, sława i bycie popularnym, modnym, posiadanie modnych fryzur, ubrań, czyli dbałość o wizerunek własny. Co jest ciekawe, dlaczego te cele mogą mieć jakiś skutek? Negatywny, bo tak zakładamy. Mogą mieć dlatego, że one zabierają możliwość skupienia się na tym, co tak naprawdę człowiekowi daje szczęście. A co daje szczęście? Akceptowanie siebie, czyli krótko mówiąc, lubienie siebie, posiadanie dobrej samooceny, związki z innymi głębokie, posiadanie przyjaźni, relacji dobrych z otoczeniem, z ludźmi i wreszcie poczucie wspólnotowości, czyli. Poczucie, że jestem użyteczny dla innych, że inni po prostu mają ze mnie jakiś pożytek, że ja się udzielam, że zmieniam świat, że powoduję, że świat jest lepszy. Powiedziałam o tym, czym jest materializm, że jest tym właśnie przekonaniem, ciągłym myśleniem o tym, że najważniejsza jest konsumpcja, kupowanie, pieniądze, że te pieniądze są po to potrzebne, żeby znowu kupować. Jeżeli nawet chcę mieć jakiś zawód, to on musi mieć po prostu to, że ma najwyższe możliwe wynagrodzenia, dlatego, że ja chcę kupować w życiu i z tym wiąże szczęście. No to teraz zapytajmy się, jak to się wiąże z dobrostanem nastolatków? Czym jest dobrostan? Dobrostan to jest stan zdrowia, stan zadowolenia z życia, stan relacji społecznych, czyli z innymi, no i wreszcie stan emocji. Czy jesteśmy zadowoleni, czy nie, jakie mamy emocje, pozytywne czy negatywne. Jakie są wyniki badań, które mówią o nastolatkach, szczególnie nastolatkach z krajów, gdzie jest bardzo wysoki materializm i konsumpcjonizm, czyli gdzie przywiązuje się dużą wagę do kupowania i od dawna taki rodzaj kultury istnieje? Czyli ja mówię o przede wszystkim Stanach Zjednoczonych Ameryki, o Wielkiej Brytanii, o krajach takich jak niektóre kraje Azji, które mają bardzo wysoki materializm. I w tych badaniach, co się okazało, że nastolatki, które są materialistyczne, mają zaburzenia uwagi, czyli mają trudności ze skupieniem uwagi, mają podwyższone lęki, niepokój, mają większą tendencję do odczuwania niepokoju, narzekają często na zdrowie, mają objawy takie na przykład, że je często boli głowa, że boli brzuch, źle się czują, co ponadto mało witalne są. Czyli nie mają chęci do niczego, ciągle są zmęczone, nie chce im się nic robić, prawda? Nie chcą się też zmieniać, rozwijać, coś ze sobą robić. I też chętnie podejmują zachowania ryzykowne, czyli na przykład chętnie jest namówić je do tego, żeby używały alkoholu czy paliły papierosy. I to jest ciekawe, dlatego że badania amerykańskie mówią, że jeżeli dziecko w okresie 15 roku życia zacznie, używać alkoholu, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie uzależniona jako osoba dorosła. Kolejną konsekwencją materializmu to jest niezadowolenie z tego, co się posiada, o czym mówiłam. Niechęć do dzielenia się z innymi, niechęć do zachowań takich na korzyść innych, żeby pomóc komuś i ogólne niezadowolenie z życia. Jeszcze na koniec powiem o tym, że nastolatki materialistyczne też nie lubią szkoły, nie mają chęci do uczenia się, co w efekcie wiąże się z gorszymi wynikami w nauce, no i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na dzień dzisiejszy. Nie dbają o ekologię, o środowisko. W mniejszym stopniu dbają niż nastolatki niematerialistyczne. Zostawiają dużo śladów ekologicznych czyli różnych śmieci i tego, co będzie miało wpływ na przyszłe pokolenia i na nasz klimat. W jaki sposób nastolatki stają się materialistyczne? Skąd to się bierze? Są takie dwa główne powody. Pierwszy to jest modelowanie społeczne. W psychologii jest taka nazwa i co ona oznacza? To oznacza, że naśladujemy innych i znajdujemy sobie pewne osoby, albo też te osoby stają się dla nas, bo są ważne, modelami naszych zachowań. Czyli, krótko mówiąc, kto jest tym modelem i kto na nas wpływa i kogo materializm na nas wpływa? Takie jest pytanie pierwsze. Z badań wynika, że głównie materializm jest związany z tym, że dziecko ma materialistycznych rodziców, ojca i matkę. Wiąże się to też z tym, jak często rozmawia się o zakupach w domu, o pieniądzach w domu. Ponadto wiąże się też materializm z tym, że nastolatek ma materialistycznych kolegów, czyli też takich, którzy uważają, że to jest ważne. Wiąże to się też z tym, że materialistyczna jest szkoła. Na przykład ciągle mówi o tym, że sukces wiąże się z pieniędzmi w przyszłości. Materializm wiąże się też z tym, że Człowiek jest eksponowany na media, czyli poświęca dużo czasu internetowi, mediom społecznościowym, gdzie są modele typu influencerzy albo celebryci, którzy mówią non-stop, że bardzo ważne w życiu są pieniądze, wydawanie pieniędzy, kupowanie. Pokazują marki, mówią o tym, że to jest najważniejsza rzecz w życiu, i ponadto oglądanie w ogóle jakichkolwiek reklam. Jeżeli dużo się ogląda tych reklam, a w mediach różnego typu w internecie, w telewizji, w mediach społecznościowych reklam jest mnóstwo to to wszystko wiąże się właśnie z podwyższonym materializmem u nastolatka. Pierwsze źródło materializmu to jest właśnie modelowanie, o którym powiedziałam czyli to, że jesteśmy w otoczeniu, które uważa, że bogactwo, sława pieniądze, wizerunek, czyli wygląd są bardzo ważne i ciągle to przedstawia. To są rodzice, to są rówieśnicy, to jest szkoła, to są media, w mediach celebryci, w mediach influencerzy i generalnie otoczenie. Drugim źródłem materializmu nastolatka jest brak poczucia bezpieczeństwa. Z czym się wiąże ten brak poczucia bezpieczeństwa? Po pierwsze, to jest brak odczuwanego wsparcia od rodziców, czyli na przykład nie ma się poczucia, że rodzice mają Odpowiednią ilość czasu na rozmowy o ważnych sprawach, na komunikowanie się, na dyskusję o różnych problemach. Czyli generalnie nie ma tego poczucia, że rodzic jest jak gdyby ze mną i mnie wspiera. Drugi powód braku bezpieczeństwa, jednocześnie materializmu, to jest brak akceptacji rówieśników. Bardzo często właśnie dlatego młodzież kupuje różne rzeczy i chce mieć różne rzeczy, bo grupa rówieśników, na których im zależy, takie rzeczy chce mieć, w związku z tym kupują różne rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebuje, ale chcą być akceptowani. Kolejną rzeczą to są stresujące zdarzenia w domu albo w szkole, czyli jakieś konflikty w rodzinie, jakieś sytuacje z trudności w szkole związane z nauką, z kolegami, z relacjami. Niski status socjoekonomiczny rodziny, czyli można powiedzieć, jeżeli w rodzinie są trudności ekonomiczne, to też to może się wiązać z wyższym materializmem, ale obserwuje się także, że wysoki status ekonomiczny, czyli jeżeli rodzice są bardzo bogaci, też może się wiązać z materializmem, natomiast w inny trochę sposób, bo będzie nie tyle związał się z brakiem poczucia bezpieczeństwa, co stawianie na to, że bogactwo jest najważniejsze, jest najważniejszą wartością życia. Oprócz tego, ostatnim elementem braku poczucia bezpieczeństwa to jest niska samoocena. Jeżeli nastolatek ma niską samoocenę, to także ma większą tendencję do myślenia, że bogactwo jest celem życia i jest bardzo ważne. Dlaczego ma miejsce taka zależność między samooceną a materializmem? Dlatego, że w nastoletnim okresie, tak jak każdy wie, kto jest nastolatkiem, człowiek odczuwa różne zmiany w organizmie, co się wiąże ze zmianami emocji, co się wiąże też ze zmianami zadań w życiu. Musi się zastanawiać nad różnymi problemami ważnymi, nad tym, czego chce w życiu, co stanowi o nim, kim on jest tak naprawdę. I w związku z tym, szczególnie w okresie 12-13 lat, z tego powodu właśnie ta samoocena, czyli myślenie o sobie, czy siebie lubię, czy nie, ona jest nieco niższa niż w innych latach życia. W badaniach wykazano, że w tym okresie szczególnie może być podwyższony materializm, czyli ta chęć budowania swojej wartości na podstawie rzeczy, kupowania marek, właśnie dlatego, że tu mamy. Sytuację problemu związanego z własną samooceną. Krótko chciałabym też powiedzieć o badaniach, które ostatnio zostały przeprowadzone w naszym instytucie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Ten grant dotyczył społecznych uwarunkowań materializmu nastolatków w 13-16 lat. Dlaczego o tym chcę powiedzieć? Dlatego, że w tym grancie uczestniczyły właśnie nastolatki z województwa pomorskiego i one były przebadane. Mieliśmy taki plan, żeby zrobić kilka badań dotyczących tego tematu, i dwa badania są szczególnie ważne. Po pierwsze, z tego powodu, że mają bardzo ważne wyniki, a po drugie, że też ukazały się w ważnych czasopismach, które mają znaczenie, dlatego żeby pokazywać, co się dzieje z nastolatkami, właśnie w okresie, kiedy są narażone na wpływ kultury. Pierwsze badanie dotyczyło przetestowania w Polsce, jak zarówno modelowanie społeczne, jak i też brak poczucia bezpieczeństwa wiążą się z materializmem u nastolatków. Zatem przebadaliśmy około 200 rodzin nastolatków. Stolatków były badane zarówno dwie osoby, rodziców, matka i ojciec, były badane nastolatki jednozrodzeństwa, ich kolega oraz to, jak często używają mediów, a także sprawdzaliśmy, jaki jest status socjoekonomiczny rodziny oraz jaka jest struktura rodziny. Z badań, jaki wynik uzyskaliśmy, okazało się, że Wszystkie modele społeczne, zatem zarówno mama, jak i tata, jak i brat czy siostra, jak i kolega, mają związek z materializmem nastolatka u nastolatków polskich. Także związek z materializmem nastolatka miała częstość oglądania telewizji i częstość używania internetu i siedzenia w internecie, oraz trzecia rzecz. Z materializmem nastolatka także miał związek status socjoekonomiczny rodziny, natomiast w naszym wypadku wyniki były inne niż w krajach bogatszych, które do tej pory sprawdzano. Ten status socjoekonomiczny rodziny wiązał się pozytywnie, czyli im rodzina była bogatsza, tym bardziej materialistyczny był nastolatek. Zatem nasze wyniki potwierdzają wyniki badań, które były przeprowadzone w innych krajach dotychczas, natomiast co ciekawe, dołączają do tego nie tylko rówieśnika, ale też Rodzeństwo, że rodzeństwo materialistyczne, jeżeli mamy w wieku nastoletnim, tym bardziej jesteśmy też materialistyczni. Drugie badanie, o którym wspomniałam, dotyczyło takiej ciekawej rzeczy, bo nie tylko chodziło o to, jakie wartości mają nasi rodzice i czy to się wiąże, tak jak w przypadku pierwszego badania, z tym, że jesteśmy materialistyczni, czy jakie wartości mają nasi rówieśnicy i czy jesteśmy materialistyczni, tylko tu chodziło o to, jak będzie się działo, kiedy nastolatków. Będziemy prosić, żeby oni sobie wyobrazili, że ich mama, tato, rówieśnik bądź w mediach pokazuje się bardzo drogie marki i ma się z tego wybrać jakieś produkty, czyli myśmy tak przygotowywali to badanie, żeby oni mogli tylko wybierać rzeczy, które chcieliby rodzice, czy też rówieśnicy, czy też, żeby one występowały w mediach, albo w drugim warunku, który myśmy porównywali z tym warunkiem, Dzieci miały wybierać, myśląc o rodzicach, kształty, jakie rodzice preferują, czyli rzeczy neutralne, kształty, figur. I zarówno rodzice mieli wybierać te kształty figur, jak też rówieśnicy, jak też miały się one pokazywać w mediach. I co się okazało, że wystarczyło, że tylko prosiło się na stolatku, żeby sobie wyobrażali, że rodzice wybierają drogie rzeczy, automatycznie nastolatki stawały się bardziej materialistyczne, czyli uważały, że sukces finansowy jest bardzo istotny w życiu, jest bardzo ważny. W badaniach kolejnych analizowaliśmy też, czy to jest tak, że ten materializm jest specyficzny dla polskich nastolatków, czy też w innych krajach podobnie się dzieje. W związku z tym porównaliśmy nastolatki nasze, tutaj z województwa pomorskiego, z nastolatkami z Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chin. I co się okazało? U wszystkich z tych grup bardzo istotnie z takim myśleniem, że ważne w życiu są kupowanie. Pożąda się pieniędzy, żeby te, chce się mieć w życiu zawód, który da możliwość posiadania dużych pieniędzy, żeby znowu kupować, czego się chce. To właśnie tak rozumiany materiał związał się u wszystkich nastolatków z tych sześciu krajów z częstym używaniem internetu, z częstym używaniem telewizji, z brakiem wsparcia rodziców. Ponadto, w przypadku większości, czyli pięciu krajów, też to się wiązało z postawami wobec reklamy, czy dzieci lubią, czy nie lubią reklamy. W pięciu krajach dzieci, te, które lubiły reklamy, też były bardziej materialistyczne. Czyli w pięciu krajach, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Chinach i Polsce. W przypadku samooceny okazało się, że w czterech krajach, im dzieci miały niższą samoocenę, tym bardziej były matrystyczne. I to była Belgia, Stany Zjednoczone, Ameryki, Chiny i Polska. Na koniec chciałbym powiedzieć, czy można coś z tym matryzmem robić? Czy są jakieś sposoby na to, żeby sobie jakoś zmieniać te cele i wartości? Są takie cztery kluczowe możliwości, które zresztą są przetestowane i sprawdzone w badaniach. Mianowicie, pierwszą możliwością to jest samodoskonalenie się. Drugą możliwością to jest uczenie się samokontroli, trzecią możliwością to jest rozwijanie wdzięczności i czwartą możliwością to jest robienie czegoś dobrego dla innych. Zacznijmy od samodoskonalenia się. Czym ono się wiąże? Po pierwsze, chodzi o to, że nastolatek, który pracuje nad sobą, nad własnym rozwojem, nad swoimi cechami, nad pewnymi cechami, które są u niego potencjałem. Nad charakterem, czyli tym, jakie ma zasady, czego chce, czy jak pracuje nad sobą, to rośnie jego samoocena. Po drugie, co to znaczy samokontrola? Samokontrola oznacza, że się potrafi odkładać gratyfikację, czyli przyjemności, na dłuższy czas. Mogę czekać na różne rzeczy. Na przykład, nie chcę mieć od razu jakiegoś sprzętu, czy jakiejś przyjemności, tylko czekam na nią i wówczas, na przykład. Oszczędzając na coś, kupuje coś. Z badań też wynika, że ci nastolatkowie, czy też mało tego, dzieci małe, które wcześniej potrafiły odkładać coś, nie chciały mieć natychmiast, mają większą możliwość realizowania swoich celów w życiu dorosłym, czyli bardziej dochodzą do swoich celów, realizują te cele, które sobie zamierzą. Druga rzecz Nastolatkowie, którzy potrafią oszczędzać i dzielić się z innymi, mają wyższą samoocenę i niższy materializm. W związku z tym, to praca nad sobą, na przykład nad oszczędzaniem, nad dzieleniem się z innymi, podwyższa samoocenę. Zresztą można to też sprawdzić w projekcie Share, Save Spend, który został przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dobre uczynki. Z czym się wiążą? Prosiliśmy, aby nastolatki w ciągu miesiąca, w każdym tygodniu robiły w jednej grupie coś dobrego dla innych, w drugiej grupie coś dobrego dla siebie, a w trzeciej grupie nic nie robiły. I co się okazało? Że te nastolatki, które robiły coś dobrego dla innych, uważały po tym miesiącu, że tak naprawdę bogactwo nie jest takie ważne, jak myślały, że wcześniej jest ważne dla szczęścia w życiu. Dobre uczynki też powodują, że. Jeżeli w klasie dąży się tylko do tego, żeby te oceny były dobre, a nie dlatego, że chce się rozwijać, to robienie dobrych uczynków w klasie powoduje, że jest lepsza atmosfera, lepsze są relacje, wyżej ocenia się szkołę, no i oczywiście wtedy jest niższy materializm. I ostatnią rzeczą jest wdzięczność. Wdzięczność jest takim uczuciem, że wiem, że to, co osiągam, nie jest tylko moją zasługą że na to pracują moi rodzice, moi koledzy, moi dziadkowie i inni ludzie, którzy mi po prostu pomagają. I jeżeli ma się takie uczucie, a codziennie można to robić, zapisując sobie wieczorem, kto co dla mnie zrobił dobrego w ciągu tego dnia dzisiejszego. I wówczas, jeżeli to robię, to co się dzieje? Podwyższa się moje zadowolenie z życia. Mam więcej emocji pozytywnych, mniej negatywnych, czyli bardziej się cieszę. Mam mniej dolegliwości związanych z moim zdrowiem. Mam lepsze osiągnięcia w szkole. Jestem bardziej związana z innymi bo widzę, że inni o mnie dbają, bo jak sobie przypomnę o tym, że inni dbają, to wtedy sobie zdaję sprawę, że mam tylu kolegów i tyle koleżanek, i tyle jest osób dla mnie dobrych. No i wreszcie jestem mniej zazdrosna. I to jest bardzo ważne. Chciałabym zachęcić do tego, żeby rozwijać w sobie te antidota materializmu, dlatego że szczęście polega na tym, aby dobre myślenie o sobie, ale które się wiąże z tym, że mam powód do tego, czyli mam kompetencje, zatem siebie lubię. Mam dobre relacje z innymi i wreszcie jestem użyteczny dla innych. Sam staram się o to, żeby świat był lepszy. I wówczas tak naprawdę osiąga się szczęście. Dziękuję bardzo.